Tramwaj, kierunek Gagarina. Witam Was tutaj, Czesiczem Ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Gagarina. Znajdujemy się teraz nad Czerniakowską, gdzie kończy się tramwaj kierunek Gagarina, a w przyszłości trasa pojedzie tutaj, po środku, pomiędzy tymi jezdniami, prosto do Siekierek. Z tym, że ta inwestycja planowana jest do końca 2050 roku, więc jeszcze trochę tego czasu mamy. Niemniej sądzę, że to powstanie szybciej niż trzecia linia metra, która ma pojawić się też na Siekierkach. Natomiast wracając do naszej inwestycji tytułowej odcinka, no trochę to się podziało w ostatnim czasie. Z góry mówię, że to nie jest tak, że ten film dzisiejszy, który teraz widzicie, to jest ostatni film. Możliwe, że jeszcze na tej inwestycji pojawia się w tym miesiącu lub już na początku przyszłego miesiąca, aby zobaczyć, jak tam pozostałe takie prace na placu budowy powstają. Tymczasem zobaczmy, jak to wygląda. Bo tutaj, jak widzicie, mamy już położony doschodnik w niektórych miejscach. Są już prawie na całym odcinku tory tramwajowe. Sieć trakcyjna jest oczywiście jeszcze cały czas niedozwieszona, co nie zmienia faktu, że słupy od sieci trakcyjnej i już są. I nawet pojawił się rozjazd w tym miejscu w kierunku Spacerowej, bo co ciekawe, rozjazdy są tak długie, bo są w splocie i są dosyć długie dużo wcześniej przed samym skrzyżowaniem, że tramwaj na Gagarina wybudował jeden z rozjazdów ze Spacerowej, więc taka ciekawostka. I w sumie może od tego zaczniemy, oglądając dokładnie szczegółowo, jak ta inwestycja powstaje od tej strony. Ja tylko przypomnę, że to jest odcinek tramwajowy, który ma tam trochę ponad kilometr, więc on nie jest długi, ma przystanki tramwajowe, natomiast jest to ważny aspekt. I tutaj proszę bardzo, mamy tory w splocie. W tym miejscu jest rozjazd. No i co ważne, tutaj będą tramwaje w przyszłości zjeżdżać się na dwa kierunki. Jeden główny jest kierunek Spacerowa, drugi kierunek Wilanów. Z góry domyślam się, że żadna linia tramwajowa na razie nie będzie jechać z Gagarina do Stegien, czy właśnie bezpośrednio do Wilanowa, ale to zjazdy będą, jakby coś było potrzebne w przyszłości do wykorzystania. No bo pamiętajmy, że te inwestycje, czy tramwaj do Wilanowa, czy tramwaj do Gagarina, to tylko i wyłącznie początek tych inwestycji. W przyszłości oczywiście te trasy będą mogły być dużo bardziej rozległe, a warto pamiętać o tym, żeby budować inwestycje i do zjazdy teraz już wszędzie, tak jak najlepiej można. Później po prostu jest o wiele łatwiej planować, czy to objazdy, czy to właśnie nowe linie tramwajowe, kiedy inwestycje Warszawy tramwajowe się po prostu rozjastają. Tymczasem w tym miejscu widzieliście przed chwilą nową drogę rowerową, która jest już prawie na całej długości połączona. Ja powiedziałem to i właśnie tutaj jej nie ma. Ale już mniej więcej całkiem ładnie się to prezentuje. Tam też widzieliście przystanek autobusowy już z wiatą. Ogólnie przystanki autobusowe mniej więcej nie zmieniają swoich lokalizacji. Przystanki tramwajowe są niewspółmierne, jeżeli chodzi o lokalizacje autobusowych i tramwajowych. Tak, żeby te tramwaj po prostu mógł trochę szybciej przejechać ten cały i oto odcinek. I tutaj z góry już mówię, to nie jest tak, że jak pojedzie tutaj tramwaj, to wszystkie autobusy tam znikną. Nie bez powodu przystanki autobusowe tutaj pozostają w niezmienionym układzie po to, aby tutaj jednocześnie jeden środek transportu i drugi na razie funkcjonował. A docelowo, jak tramwaj pojedzie do Siekierek, pewnie jakieś większe cięcia tutaj będą. A na razie raczej wątpię, żeby tutaj całkowicie wszystko wycięli, no bo szanujmy się, to tylko dwa przystanki. Jakby dużo się tutaj nie nadrobi tą trasą. Tymczasem w tym miejscu mamy pierwszy przystank tramwajowy na nowej trasie Gagarina i można tutaj całkiem ładnie zobaczyć, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Oto i proszę bardzo. Ładny, zielony, jakby to był plastikowy rozchodnik się tu prezentuje. Nie będę ukrywać, że biorąc pod uwagę, jak aktualnie jest zimno, to całkowicie nienaturalnie to wygląda, ale faktycznie tak to jeszcze wyglądało mniej więcej tydzień temu, kiedy nagrywałem ten film. I tak samo to wygląda właśnie z góry patrząc, z takiego przelotu. Też tutaj przy okazji powiem Wam ciekawostkę a propos samej inwestycji, jeżeli ktoś z Was nie wie. Tramwaj na Gagarina to jest osobna inwestycja z tramwaju do Wilanowa. Natomiast tramwaj do Wilanowa jest realizowany przez innego wykonawcę, a tramwaj na Gagarina przez innego wykonawcę też. Dlaczego? Ponieważ tramwaj na Gagarina był realizowany wspólnie z MPWiK i też dlatego taki krótki odcinek powstał, no bo po prostu był robiony kolektor na tym krótkim odcinku i razem dwie spółki weszły i zrealizowały tą inwestycję. Z tym, że kolektor już jest mniej więcej całkowicie prawie gotowy, byłem w nim, widziałem go podczas budowy, więc tak, ciekawe przeżycia, możecie odszukać ten film. Natomiast teraz faktycznie są realizowane głównie prace na powierzchni, a właściwie to już tylko i wyłącznie, no bo inwestycja ma być gotowa do końca tego roku, więc siłą rzeczy trzeba się spieszyć. Natomiast co ważne, to, że inwestycja będzie gotowa do końca roku, nie oznacza, że tramwaje tutaj pojadą, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, aby tutaj pojawiły się tramwaje muszą zjechać Spacerową, a Spacerowa powstaje w ramach tramwaju do Wilanowa, a tam jeszcze
No, tutaj mamy tory, mamy sieć trakcyjną rozchodnik, natomiast na spacerowej nie mamy ani tego, ani tego. Nawet nie ma krawężników poukładanych, więc co tutaj mówić o środowisku tramwajowym? Sądzę, że może na przełomie stycznia, lutego już faktycznie tramwaje pojadą tamtędy, chyba że naprawdę jak mocno przyspieszą tą pracę i im się to uda. Nie wiem, tramwaj do Wilna będę pokazywać, nagrywać w przyszłym miesiącu, więc zobaczymy, jak tam to powstaje. Natomiast tylko zaznaczam, że jeżeli tamta inwestycja nie będzie ukończona na czas, to będziemy mieli fragment torów tramwajowych gotowych do użytkowania, ale nie podpięty do sieci tramwajów warszawskich, co będzie dosyć ciekawym kuriozum. Tymczasem wracając do przelotu bliskiego, możemy zobaczyć tutaj kolejne skrzyżowanie, gdzie i są przystanki autobusowe, natomiast nie ma przystanku tramwajowego. Co ciekawe, i to warto powiedzieć, to jest na minus, że nie ma żadnych zatoczek dla autobusów, więc no nie schowałem się, żeby duch samochodowy mógł tutaj pozostać. No i tutaj też jest przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym i ważne, że z tego przejścia dla pieszych, znaczy z różnych przejść dla pieszych będą dojście do przystanków tramwajowych. I to jest na plus, bo dzięki temu nie trzeba będzie chodzić na okrągło i będą te przystanki tramwajowe po prostu bardziej dostępne. Więc to faktycznie jest według mnie jako zaleta tej inwestycji. Natomiast jako wada to jest to, że cały czas jest jedna jezdnia i tam zresztą zobaczycie, że przy Czerniakowskiej też są niezłe bariery. Natomiast tutaj widzimy, że nowe przejazdy do nowe przejście dla pieszych i chodniki powstają przy tym skrzyżowaniu. Tutaj tymczasowa granica ruchu oczywiście jest, teraz jest wjazd od drugiej strony na tą ulicę. Widać, że drogi rowerowe mają już nawet pierwszą warstwę asfaltu w tym miejscu, więc to jest też na plus. Tu nie mamy żadnego przystanku ani autobusowego, ani tramwajowego, więc w tym temacie się nie wypowiem, bo po prostu tego nie ma. No i tutaj też nie mamy jeszcze zamontowanych słupów od sieci trakcyjnej, więc tego też tutaj jeszcze nie ma siłą rzeczy. No, jeżeli nie ma, no to nie ma jak się to pojawić. Też przy okazji tutaj według mnie jest dobra zaleta dla wykonawcy, że na tym odcinku mniej więcej wszędzie, gdzie jest zielone towisko, to jest zielone torowisko. Jak nie ma zielonego torowiska, to jest tylko łącznie część betonowa. Bo to jest ważny aspekt, bo trzeba czasami podbijać tutaj jakieś stłuczeń. A tutaj podbijarka nie miałaby jak wjechać, jeżeli ta sieć tramwajowa jest odcięta od reszty sieci tramwajów. Więc taki aspekt, że nie dałoby się tego ukończyć po prostu w tym czasie. Natomiast wracając do meritum, możemy zobaczyć tutaj coś, czego nie było jeszcze w ostatnim filmie, który się pojawiłem i nawet miesiąc, 2 miesiące temu. Czyli rozjazdy, komplet rozjazdów tramwajowych na samym końcu tej inwestycji. Natomiast to jest bardzo ważne, bo to jest pierwszy tego typu rozjazd zamontowany na nowej inwestycji jako terminal krańcowy, bo to co jest na Winnicy to jest terminal krańcowy, ale tylko i wyłącznie jako przystanek techniczny. Tutaj przystanek będzie dla wszystkich, co oznacza, że będą dwa przystanki, natomiast po środku będzie peron wyspowy, będzie można wsiąść do tramwajów po jednej i po drugiej stronie, natomiast to będzie przystanek wspólny to nie będzie przystanek techniczny, tylko tu faktycznie pasażerowie będą wsiadać, czyli inaczej właśnie jak jest w Winnicy. No i taka ciekawostka, że w tym miejscu się zakończy to na razie inwestycja i to będzie pierwszy tego typu przystanek tramwajowy w całej Warszawie, bo takich barierów jeszcze nie mieliśmy. A tutaj możecie zobaczyć, wszystko masz na Czerniakowskiej, jeżeli chodzi o aktualne objazdy i przejazdy. No nie będę ukrywać, żeby tam się połapać z organizmem ruchu, to może nie być łatwo. A tu jak widzicie, ruch jest całkowicie już teraz tylko i wyłącznie po stronie północnej północnej Gagarina i tu już widzimy krawężniki przystankowe. To tramwajowe będzie po prawej stronie i po lewej stronie, a po środku będzie przystanek tramwajowy. Ciekawy jestem, jakie wiaty w takim razie tutaj wstawiam. Czy będą wiaty dwustronne? A zobaczymy. Tymczasem, jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Zachęcam do zostania patronem Aviznosza. Dzięki temu kanał może być cały czas niezależny i rozwijany dalej. I chyba dzisiaj, jak oglądacie, to była premiera z Cities Skylines 2 i na drugim kanale też się pojawi o tym film. Link do niego macie w opisie. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!